Fekir. Kylian Mbappé. Francuzi w ataku. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Kingsley Coman. Pogba. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. Piłka wyszła na aut. Rozpocznie Juventus. Douglas Costa. Matuidi. Douglas Costa. No i Cristiano Ronaldo. Blisko pole karne, może strzelać. Jak to wpadnie, będą prowadzić. No, takim strzałem nie pokona się Lorisa. Dembele. Kylian Mbappé. Wspaniale przechwycił. Rywal naciska. Douglas Costa. Pogba. Kylian Mbappé. Kante. Dembele. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Słychać ożywienie na trybunach. Kibice już się niecierpliwili. Może teraz obejmą prowadzenie. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Musi to wybić. Douglas Costa. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Francja ruszyła do ataku. Akcja oskrzydlająca. Przeciwnik na razie nie mra. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie. Wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym... meczu. Spójrzmy na powtórkę. Zaczynamy od środka. Prowadzi Francja. Dybala. João Cancelo. Próbują teraz skrzydłem. Kedira. Juan Cuadrado. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Pogba. Kylian Mbappé. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Matuidi. Dybala. Alexandro. Dybala. No i korner dla starej damy. Na Państwa ekranach powtórka sytuacji, która dała prowadzenie. Dybala dogrywa. Alexandro! Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Mamy powtórkę i popatrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Alexandro. Kante. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dembele. No, już blisko pole karne. No, piłka oddana w zasadzie bez walki.
Douglas Costa. Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Dobrze, do przodu. Antoine Griezmann. No, mogą teraz skarcić rywali. Zdążył w ostatniej chwili. Jednak na offside'zie Cristiano Ronaldo. Varane. Kante. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1-1. Zaczynamy drugą połowę meczu. Zaczął Juventus. Ma do kogo podać. Dybala. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Cuadrado. Okazja do dośrodkowania. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Paul Pogba. Kylian Mbappé. Jest dośrodkowanie, Griezmann ma szansę. I piłka wybita do przodu. Dybala. Dembele. Coman. Dembele. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Dembele. Kylian Mbappé. Griezmann. Mbappé. Dobrze, czy będzie prowadzenie? Ma do kogo zagrać. Antoine Griezmann. Mbappé! Przenieśli grę z własnego pola karnego. Griezmann schodzi niżej po piłkę. Chce dostawać więcej podań. Fekir. Dembele. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Piłka opuściła boisko, a za chwilę bramkarz wznowi grę z 5 metra. Douglas Costa. Costa pięknie zagrywa do kolegi. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Dobre, skuteczne podanie. Dembele. Paul Pogba. Złe podanie Pogby. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. No, za to może być kartka. Spójrzmy, Francuz otrzymuje żółtą kartkę i od teraz będzie musiał bardzo uważać. Co niekoniecznie jest taką łatwą sprawą, ale zobaczymy.
Gwizdek sędziego. Ciekawe, jaka będzie decyzja. No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Odzyskali piłkę w środku pola. Wchodzi w pole karne. Pogba! Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Może dośrodkować. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. No, piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Dybala. Dybala rusza skrzydłem, ma sporo miejsca. Juan Cuadrado. Dybala. Szansa na objęcie prowadzenia. Ale to wybronił. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Dzięki niemu wciąż mają remis. Kante. Fekir. Kylian Mbappé. Dobrze przeczytał teraz grę. Mogło być groźnie. No i bram... To było, no, może być z tego kartka. Spójrzmy. Francuz otrzymuje żółtą kartkę i od teraz będzie musiał bardzo uważać. Co niekoniecznie jest taką łatwą sprawą, ale zobaczymy. Niewiele już do końca, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. Pogba. Griezmann. Kante. Paul Pogba. Przejął piłkę dosłownie w ostatnim momencie. Taka okazja może się już nie powtórzyć. Kante. Griezmann, ależ jest mobilny. Pokazuje się do podania bliżej środka pola. Mbappé. Griezmann. Czy będzie prowadzenie? Tak, gol! Prowadzą, a czasu do końca bardzo, bardzo mało. Masz rację, taki gol może załamać. Po tym ciosie rywale mogą się nie podnieść. Ta bramka jest niezmiernie dla nich istotna. Może się wręcz okazać przełomowa dla tego spotkania. Piłka znów w grze. Prowadzą Francuzi. 84. minuta spotkania. Jeszcze genialne podanie. Douglas Costa. Kante. Dembele. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Dembele. Paul Pogba! Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Fantastycznie dzisiaj grają. Kolejny gol. Ich przewaga nad rywalami jeszcze się powiększa. Popatrzmy na powtórkę, bo warto. Wspaniałe trafienie. Cudowny gol. Strzelił nie do obrony. Prosto w okienko. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Antoine Griezmann. Francuzi w ataku. Kante. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Okazja do dośrodkowania. Ostatni gwizdek sędziego. Francuz. Dembele. Paul Pogba! Gol!